Oni są dla mnie przechylni. Chcę powiedzieć, że wobec policjantów, którzy może nie ci, ale policjanci zatrudnieni w Komendzie Miejskiej Policji w Ostródzie są objęci przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Nie wiem, czy nie przed samym będą objęci postępowaniem karnym z uwagi na niedopełnienie obowiązków służbowych. Tak, i wniosek jest pana jaki, panie Słonawski? Żeby nie dopuszczać dowodu. Ci ludzie, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia. Nie mogę tak, nie może sądzić. Ja rozumiem, ale. Niestety przybyć się. Sąd będzie to oceniał. To znaczy, dobrze, proszę Wysokiego Sądu. W związku z czym jeszcze raz ponawiam wniosek o przesłuchanie wszystkich 18 sędziów, którzy twierdzą, że byli świadkami. Ja chciałabym tutaj panu zwrócić uwagę, panie Słonawski, jeszcze raz, że panowie są obwinieni tutaj z artykułu 52 kodeksu wykroczeń, tak? Tak. 52 kodeksu wykroczeń. I bez względu na to, co będą panowie mówili, no to czy świadkowie będą mówili, to będzie wszystko podlegało ocenie, panie Słonawski. Jeżeli się okaże, że faktycznie ten zarzut, który jest panom stawiany, że on nie spełnia jakby tutaj, że nie wypełnia, ten czyn nie wypełnia znamion wykroczenia, które jest opisane w artykule 52, to na pewno może pan być przekonany o tym, że sąd będzie miał odwagę podjąć decyzję o uniewinnieniu panu. Także proszę na pewno, Wysokiego Sądu. Także postępowanie wykaże, a policjanci, jasne, tylko interesuje sąd jakby tutaj przebieg tego zdarzenia, które miało miejsce, prawda, przed sądem, i na te okoliczności tak, policjanci będą słuchani. Sam przebieg zdarzenia niemalże jest świetnie udokumentowany na materiałach, kiedy oczywiście, ale ponieważ świadkowie zostali zawnioskowani przez oskarżyciela, jasne, publicznego, sąd musi te wnioski, tak jak pan, jasne, wnioskuje, prawda, o pewne dowody, tak? Sąd musi również przesłuchać świadków, którzy są w takim razie, pozostając w nadziei, że to, co przed chwilą Wysoki Sąd powiedział, że będzie to zupełnie obiektywne spojrzenie i obiektywny ogląd tej sprawy, nie pozostaje nic innego, jak tylko poczekać. Jak najbardziej, panie Sąd. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, panie Pułkownik, zawołamy pierwszego świadka. Który tam z panów, tak, pan Mańka może, niech będzie. Niech będzie pan Mańka. Świadek Jarosław Mańka. Dzień dobry. Ma świadek dowód osobisty? Bardzo proszę tutaj panu podać. Staje świadek Jarosław Mańka. Lat ile ma świadek? 37. Lat 37. Zamieszkuje w miejscowości Ostróda. Z zawodu jest? Policjant. Policjant. W stosunku do obwinionych tutaj obecnych na sali, jest pan osobą obcą, tak? Nie był pan karany za składanie fałszywych zeznań. Pouczam świadka obowiązku mówienia prawdy, jak również odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Proszę bardzo, pan wie, jakiego zdarzenia dotyczy sprawa, tak, dzisiejsza. Tutaj, dobrze. Także proszę mówić, co pan wie na temat tego zdarzenia. Najpierw może swobodnie się pan wypowie. Nie pamiętam daty ani dnia. Pamiętam tylko, że rodzina przedpołudniowych. Nie pamiętam daty ani dnia, ale pamiętam tylko, że w godzinach przedpołudniowych, ale to było w ubiegłym roku jeszcze, tak? Tak, 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 w ubiegłym roku. Było to w ubiegłym roku. Zostałem wyznaczony przez mojego szefa, żebym udał się do sądu, pod sąd rejonowy w Ostródzie. Zostałem wyznaczony przez mojego szefa, abym udał się pod budynek sądu rejonowego w Ostródzie. Gdzie prezes sądu, czy wiceprezes, nie pamiętam w tej chwili, zgłasza jakąś zgromadzenie, manifestację, coś w tym stylu. Gdzie prezes sądu zgłasza jakieś zgromadzenie, czy jakąś manifestację. Proszę bardzo, proszę bardzo. Z tego, co pobieżnie się zorientowałem, chodziło o sprawę pana Lewickiego, która właśnie w sądzie tego dnia miała się odbywać. Na miejscu byłem z kilkoma policjantami.
Był tam wiceprezes, pan Borowy. Wstępnie powiedział nam co się dzieje, co to za sprawa jest. Stwierdził, że jest to zgromadzenie. Na miejscu był wiceprezes, pan Borowy. Wstępnie opisał nam sytuację. Stwierdził, z tego co pamiętam przynajmniej, że według niego jest prawdopodobnie zgromadzenie nielegalne. I z tego co pamiętam, to powiedział, że według niego zgromadzenie jest nielegalne. Stwierdził, że nie wiedział nic wcześniej o takim zgromadzeniu. Stwierdził, że nie wiedział nic o takim zgromadzeniu. Ale z uwagi na to, że zapis w ustawie o zgromadzeniach jest taki, że to gospodarz terenu, czyli w tym wypadku... O zgromadzeniach jest taki, że to gospodarz terenu, czyli w tym wypadku burmistrz miasta, o takich zgromadzeniach miasta winien być powiadamiany. Winien być o tego typu sytuacjach zawiadamiany. Wspólnie z wiceprezesem udaliśmy się do prokuratora rejonowego, pana Ryszarda Maziuka. Z wiceprezesem udaliśmy się do prokuratora rejonowego w Iławie. W Ostródzie, pana Maziuka. I z nim chcieliśmy skonsultować stan prawny. Pamiętam, że szef prokuratury zadzwonił, telefonicznie skontaktował się, z tego co przynajmniej mówił, że rozmawia z burmistrzem miasta. Że szef prokuratury skontaktował się z burmistrzem miasta. Z wiceburmistrzem miasta. Była osoba wówczas wiceburmistrza. Panem Olgierdem Dąbrowskim, tak? I ustalił. Że burmistrz miasta nie został o tym zgromadzeniu powiadomiony. Nawet pamiętam, że była taka sytuacja, że tam burmistrz powiedział, że sprawdzi jeszcze u siebie w wydziałach, czy nie ma takiej informacji. I później staje się oddzwonił. W każdym razie nie do mnie, tylko albo do prezesa Borowego, albo do szefa prokuratury i powiedział, że takich informacji w Urzędzie Miasta nie. Burmistrz powiedział, że sprawdzi jeszcze tą informację i że oddzwoni do szefa prokuratury lub sędziego Borowego. I po sprawdzeniu poinformował, że takiej informacji, że taka informacja nie wpłynęła, tak? Rozmawiałem z Urzędu Miasta. Następnie rozmawiałem z przedstawicielami, organizatorami tego zgromadzenia. Którzy wskazali mi. Potem rozmawiałem z organizatorami tego zgromadzenia. Którzy okazali mi wydruk z internetu. No była taka informacja, że do Urzędu Miasta zostało wysłane na informację o zgromadzeniu. Świadczące o tym, iż do Urzędu Miasta zostało wysłane zawiadomienie. Pocztą internetową o zgromadzeniu. No, wiem, że było to skserowane i dołączone do materiałów. Pocztą internetową o zgromadzeniu. Tak. No i porozmawiałem z organizatorami, ustaliliśmy, nie pamiętam godziny, ale chyba do 13 była informacja w tym piśmie zawarta, że to zgromadzenie będzie trwało. W tym piśmie była zawarta informacja, że zgromadzenie będzie trwało do godziny 13. Mhm. I poprosiłem organizatorów tylko o to, żeby zachowali się spokojnie, żeby nie zakłócali funkcjonowania sądu, bo takie głosy ze strony prezesa sądu. Organizatorów, aby zachowywali się spokojnie, aby nie zakłócali pracy sądu. Aby nie zakłócali pracy sądu. Bo takie zastrzeżenia ze strony prezesa sądu. padły. Po rozmowie z organizatorami, którzy oczywiście zobowiązali się do spokoju,
Czyli pani Monika, czy pan z panami rozmawiał, tak? Pamięta pan, tak, tą sytuację, tak? Po rozmowie z organizatorami, to jest obecnymi na sali obwinionymi. Którzy zapewniali mnie, tak? Znaczy oświadczyli, że tak, że będzie spokój, że nie planują żadnych zakłóceń pracy sądu. Że będzie spokój, że nie planują żadnych zakłóceń pracy sądu. To co po rozmowie? Po rozmowie pozostali członkowie tego zgromadzenia włączyli syreny, zaczęli włączać głośną muzykę. Pozostali członkowie tego zgromadzenia włączyli syreny, zaczęli włączać głośną muzykę. Włączać głośną muzykę. Co na słowa prezesa sądu świadczyło, że w dalszym ciągu zakłócają prawidłowe funkcjonowanie sądu? Świadczyło, że zakłócają tryb pracy sądu, tak? Postanowiliśmy, mam wyraźne polecenie prezesa sądu, żeby coś z tym zrobić. Postanowiliśmy wylegitymować uczestników zgromadzenia. No wyraźne polecenie prezesa sądu, wylegitymować uczestników zgromadzenia. Prezes oświadczył, że złoży stosowne zawiadomienie o zakłóceniu porządku. Prezes oświadczył, że złoży stosowne zawiadomienie o zakłóceniu porządku. Po wylegitymowaniu uczestników zgromadzenia, osób, które właśnie deklarowały, że są też z tym zgromadzeniem. Uczestników zgromadzenia. I odebraniu tych danych, tak panowie to zapisali, tak? I odebraniu danych osobowych, ponieważ tutaj jest w notatce, tak? Poczekaliśmy do godziny, no, nie wiem, prawdopodobnie 13 to była, tak kojarzę, do godziny 13, gdzie członkowie zgromadzenia zwinęli sprzęt, rozeszli się i nie zanotowano już żadnych incydentów. Zwinęli sprzęt i rozeszli się, nie odnotowano już więcej żadnych incydentów. Dobrze, czy panowie obwinieni jakieś pytania do świadka? Nie, nie, nie. Proszę bardzo, pani Słomowska. Proszę mi odpowiedzieć, czy często zdarza się tak, że wykonuje pan polecenia sędziego? Czy przyłożony państwu jest sędzia sądu rodzinnego? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie odnośnie... Dobrze, może najpierw pani Manka na to pytanie odpowie. Nie było to wykonywanie poleceń prezesa sądu, było to tylko realizacja ustawowych obowiązków, czyli przywrócenie naruszonego porządku. Prezes sądu, jak wspomniałem, stwierdził, że jest to zakłócenie porządku, czyli czyn ścigany z urzędu i te zabezpieczenia dowodów, czyli w tym przypadku ustalenia osób zakłócających, wylegitymowaliśmy osoby. Proszę świadka, zabezpieczenia dowodów. Na tej płycie, które złożę jako dowód w sprawie, po zapoznaniu się z materiałami, które państwo nakręciliście na miejscu zdarzenia, na tej płycie jest zarejestrowany fakt, kiedy sędzia Artur Borowy krzyczy, gdzie jest Mańka, gdzie jest Mańka. Pan się pojawia, relacjonuje, tak jak pan słusznie mówi, stan faktyczny. Sędzia Artur Borowy ogłasza, że zgromadzenie uznaje nielegalne i nakazuje panu, dowodzącemu akcją, do trzykrotnego wezwania nas do zakończenia manifestacji. Czy zdaniem świadka nie jest to wydanie polecenia? Jako gospodarz obiektu która stwierdziła, że na jej szkodę zostało popełnione wykroczenie, poinformowała nas. Może to w tych słowach, co pan podaje, tak było, ale było to niemniej jednak popełnione wykroczenie. Dla
utrwalenia dowodów i zabezpieczenia okoliczności, czynność legitymowania była niezbędna. Innych żadnych poleceń prezesa sądu nie wykonywałem. Proszę wysokiego sądu. Utrwalenia dowodów, pani Mańka, i co jest? Było wylegitymowanie uczestników zgromadzenia było niezbędne. Wylegitymowanie uczestników było niezbędne. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Tak. Proszę pana, przed kilkoma chwilami powiedział pan, że na początku próbował pan rozmawiać z nami, z panem Kalinowskim, z Andrzejem Słonawskim na temat tego zgromadzenia, jego legalności, bądź też nie, prawda? I wysokiemu sądowi powiedział świadek w ten sposób, że sędzia Borowy i pan, jako dowodzący akcją, zgodził się na to, żeby to zgromadzenie trwało, pod warunkiem, że będziemy cicho, bądź też ja dopowiem tutaj do wypowiedzi świadka, lub też znajdziemy sobie inne miejsce do tego demonstrowania. To również jest zarejestrowane przed naszych uczestników. Najprawdopodobniej również jest to zarejestrowane w materiale Telewizji Polskiej. Proszę mi w takim razie powiedzieć, skoro wyraził pan zgodę na tą manifestację, na pewno będąc osobą do tego nieuprawnioną, nagle stał się pan autorem wniosku o ukaranie. Czy nie widzi pan pewnej sprzeczności w swoim działaniu? Z jednej strony negocjuje pan z uczestnikami, z organizatorami warunki, w jakich ma ta demonstracja, czy też to zgromadzenie się odbywać, a na polecenie sędziego, który uznaje, będąc osobą nieuprawnioną, bo doskonale pan wie o tym, że wtedy, kiedy konsultowaliście panowie z panem Maziukiem sytuację prawną, którą zastaliście na miejscu pod sądem rejonowym, byliście osobami nieuprawnionymi ani do stwierdzenia legalności, czy też legalności tego zgromadzenia. Jedynym odpowiedzialnym i upoważnionym urzędnikiem był ten pan, z którymi panowie rozmawialiście. I uważam, że przekroczyliście swoje obowiązki. Panie Słonawski, jakie pytanie jest do świadka? W związku z czym pytam, czy na początku godził się pan na prowadzenie przez nas manifestacji w warunkach przez pana i pana sędziego określonych? Mogę odpowiadać już, tak? Tak, proszę. Wysoki sądzie, pytanie jest nie do mnie, bo nie ja jestem osobą, która się godzi na zgromadzenia, bądź nie. Jak już następnie zaznaczyłem, decyzję taką ewentualnie o uznaniu za nielegalne może podjąć tylko burmistrz miasta w tym przypadku. Ja byłem tam po to, żeby nie dopuścić do naruszenia porządku publicznego, a takie zgłoszenie od prezesa sądu otrzymaliśmy. Nie negocjowałem z panami, rozmawiałem tylko, rozmawiałem na temat tego, jaki charakter ma to zgromadzenie. Informowałem o tym, że z naszej wiedzy przekazanej ustami pana Maziuka od burmistrza miasta wynikało, że zgromadzenie jest nielegalne. Te informacje przekazałem. Nie byłem władny do tego, żeby negocjować bądź uznawać zgromadzenie za legalne czy nielegalne. Przed chwilą świadek powiedział to wysokiemu sądowi, że rozmawiał świadek z nami na temat. Z panami rozmawiałem. Dokładnie. W związku z tym, co przed chwilą świadek powiedział, mam pytanie do świadka. Czy przedstawiciel Urzędu Miasta, zastępca burmistrza, czy też jakikolwiek inny urzędnik magistratu miasta Ostróda dostarczył panu, bądź też panu Borowemu, dokument, decyzję administracyjną stwierdzającą, że zgromadzenie jest nielegalne? Czy też rozwiązane przez organ, który jest do tego uprawniony? Nie. Ale dlatego też zgromadzenie zostało rozwiązane. Pozwoliliśmy zgromadzeniu do godziny wyznaczonej być pod sądem. Nie otrzymałem od żadnej instytucji decyzji, czy organu, tak? Od żadnego organu decyzji o tym, iż zgromadzenie jest nielegalne. W związku z tym, proszę wysokiego sądu, mam kolejne pytanie do świadka. W związku z tym, na jakiej podstawie podpisał pan się pod wnioskiem o ukaranie nas za przewodzenie, czy też przewodniczenie nielegalnemu i zakazanemu zgromadzeniu?
z urzędu się podpisałem, dlatego że ja podpisałem się na wniosku z urzędu, prowadził to o ukaranie z urzędu. Prowadził to mój policjant. Prowadził czynności wyjaśniające. Mój podwładny. Tak? Mój podwładny. Wy macie takie tam prawa własności. Zapomniałem, że muszę tutaj się inną nomenklaturą stosować. Nie, ja rozumiem. Mój podwładny, policjant. Ja po zapoznaniu się z materiałami podpisałem wniosek, przesłaliśmy to do rozpatrzenia do sądu. Czyli świadek zgadza się z tym, że było to zgromadzenie nielegalne, jakkolwiek świadek nie posiadał dokumentu stwierdzającego tą nielegalność, tak? Ja nie posiadam dokumentu stwierdzającego, że to zgromadzenie zostało zgłoszone prawidłowo do burmistrza miasta, bo burmistrz stwierdził, że takiej informacji nie uzyskam. Proszę świadka, w takim razie ja doprecyzuję pytanie. Czy świadek z własnej inicjatywy, bez obecności przedstawiciela miasta, przedstawiciela burmistrza, przedstawiciela jakiegokolwiek upoważnionego członka magistratu, pracownika magistratu, miał prawo zawierzyć sędziemu Borowemu, że ta demonstracja, ta manifestacja, to zgromadzenie jest nielegalne? Czy uwierzył tylko dlatego, że to powiedział sędzia, a nie uwierzył nam jako organizatorom? Ja uwierzyłem słowom przekazanym przez pana prokuratora, że burmistrz poinformował go, że żadnej informacji o zgromadzeniu nie uzyskał. I to upoważniło pana, po pierwsze, do wszczęcia działań na terenie przysądowym, jak też później, mimo nieposiadania żadnego dokumentu potwierdzającego, że decyzja nie została wydana, czy też została wydana, podpisał się pod wnioskiem swojego pracownika, że należy nas sądzić za nielegalne zgromadzenie. Tak mam to rozumieć? Nie. No więc proszę wytłumaczyć. Prezes sądu, tak jak już to powiedziałem, zostało to zaprotokołowane, stwierdził, że panów działanie, czyli niektórych członków zgromadzenia zakłóca prawidłowe funkcjonowanie sądu, to jest artykuł 51 kodeksu wykroczeń. W tym kierunku jest to wykroczenie ścigane z urzędu, jeżeli jest osoba pokrzywdzona. Podjęliśmy czynności legitymowania, nic więcej. Nie zabranialiśmy zgromadzeniu tkwić do godziny 13, nikt nie rozpędzał zgromadzenia i nie wywieraliśmy żadnego nacisku na to, żeby zgromadzenie się zakończyło. Dalszego prowadzenia zgromadzenia. Ograniczyliśmy się tylko do legitymowania. Do wylegitymowania uczestników. W takim razie, proszę Wysokiego Sądu, mam kolejne pytanie. W związku z tym, że panowie, bo były i kobiety w oddziałach waszych, prowadziliście czynności pod kątem artykułu 51 kodeksu wykroczeń, skąd nagle pomimo braku dokumentu stwierdzającego, podpisanego przez kompetentną osobę z Urzędu Miasta, że było to zgromadzenie nielegalne, pan podpisał się pod wnioskiem z artykułu 52. Bo tak jak chyba dobrze rozumiem, prowadziliście czynności pod kątem artykułu 51, prawda? Tak. I nagle, nie posiadając, nie uzupełniając dochodzenia, chociażby poprzez zgromadzenie w aktach sprawy, decyzji burmistrza potwierdzającej nielegalność tego zgromadzenia, podpisał się pan pod tym wnioskiem. Ale burmistrz nie wydaje takiej decyzji. Mógłby wydać decyzję, gdyby chciał rozwiązać zgromadzenie, które już jest organizowane. Natomiast co do tego, czy ono jest nielegalne, czy legalne, burmistrz takiej decyzji nie wydaje. Burmistrz przyjmuje do wiadomości zgromadzenie zgodnie. Zostało zresztą z panem, wtedy rozmawialiśmy na ten temat. Proszę, proszę sądu, mam pytanie kolejne do świadka. Świadek mówiąc o tym, że burmistrz nie wydaje decyzji, nie rozwiązuje zgromadzenia nielegalnego, zgromadzenia nie zgłoszonego zgodnie